Na piwko wypite, ale powiem wam, że tak z Mańkiem liczymy, to chyba najdroższe piwo w naszym życiu. Moje na pewno. Za dwa piwa zapłaciliśmy 18. Siemano, zdrowie Maniuś. Dzisiaj tak... Dobre piwo, nie? No, ale ma taki inny smak, specyficzny, nie? Nie piłem jeszcze. Znaleźliśmy się w takiej winiarni, jakby to powiedzieć, że podali najpierw nam wodę i kartę wina. My z Mańkiem, ale my chcieliśmy piwo. No dobrze, to przyniosę wam piwo, nie ma problemu. Ale tak... jako jedyni tu nie pijemy piwa, więc nie jest źle, nie ma przypału. Za nami też piją, ale dobra. No. To jest chyba jakiś grosz. Grosz? Nie. Na grosza? A tak, jest. No i co, znaleźliśmy się w Zwolę, bo załatwialiśmy sprawy. I już mamy wszystko ogarnięte. I tak pomyśleliśmy, że na piwko jedno wyskoczymy. Coś chyba zjeść, nie? No ej, ja mam ochotę na kurczaczka. Na kurczaka? No, coś z kurczakiem ochali. Ty, czekaj, a wiesz, że tam widziałem ostatnio coś takiego, taka podróbka jakby KFC, że podają kubełki, różne kurczaki, spoko, takie panierowane. Ale coś powiem, że często takie podróby są mega dobre, no, nie? I to fajnie wyglądało, bo kiedyś byłem obczaić. Są burgery, wrapy i kubełki. O, no tak w KFC. To możemy coś opędzlować. Spoko, nie ma problemu. A powiedz, Maniuś, co tam u ciebie w ogóle? Ale mnie spoko, w końcu weekendzik spokojny, było kolejne. Trzeba trochę odpocząć. No ten na spokojnie, jedno piwo dzisiaj, wczoraj nic nie wypiłem. No nie, ja też grzecznie. No wczoraj tylko piwko po pracy. No i co, sezon dobiega końca, jak tam, Manik, zadowolony jesteś ogólnie z sezonu? Tak, no spoko, ale już się nie mogę doczekać do końca, wiesz? Likwidacji? No, już bym sobie pojechał do Polski, bo ja tylko w tym roku byłem tydzień na urlopie. Nie? Tylko tydzień byłeś, no. A teraz ile byłeś w Polsce? Siedział? Z dwa miesiące, nie? No tak, dwa miesiące coś to się wybyczysz. Ja kiedyś też tak jeździłem, jak robiłem przez agencję. Teraz miałem urlop 3 miesiące, no to... Ale już ten trzeci miesiąc to był taki naciągany, już, wiesz? No... Już mi się nudziło, już... Jakiego zajęcia potrzebowałem? Wiesz co, pierwszy miesiąc jest fajnie, masz, wiesz, tyle rzeczy do robienia, drugi miesiąc już jest taki 50-50, ale już trzeci to już się nudzi, nie? I już czujesz tą tak, no lipa jest, że coś by człowiek porobił, nie? No. Nie ma tej takiej, jak ja to mówię, nie ma, jak to się nazywa, wyleciało mi z głowy. Nie ma tej może? Systematyczności, o, że coś systematycznie człowiek robi. No w sumie to prawda. No ja w tym roku co, miałem tak o 2 tygodnie w maju, tydzień teraz miałem we wrześniu i 3 tygodnie będę miał jeszcze z Ofarą zimą, na koniec sezonu. Myślę tak od 15, myślę, grudnia, gdzieś będziemy mieli 3 tygodnie. Myślisz, no, no to spoko, dosadzonek, nie? No to okej, chyba tak. Powiesimy sznurki i jest trochę tych urlopów, nie? A w tamtym roku do kiedy? No ja, mam 6 tygodni z ucharą płatnego tak w roku. 6 tygodni? To sporo chyba, no, nie? Dużo, bo normalnie jest 5 jakoś, ale ten tydzień jeszcze uda nam się wyżebrać, że tak powiem, naciągnąć. No to okej, to git. No, wy macie fajnie, bo wiesz, wy macie płatne, jak pojadę do Polski, no to no, mi nie będą tak, płacić, no. Nie? Ale masz trudno. Te godziny takie, co się odkładają, nie? Te... Tak, są godziny urlopowe, te no same... I z tego możesz sobie tak zrobić, że sobie wypłacasz, jak jesteś na urlopie. W sensie oni ogólnie, jak siedzi na taki dłuższy urlop, to wypłacają wszystko. A na koniec sezonu też ci wypłacają, nie? Wiesz co, nie wiem jak to dokładnie... Nie, godziny urlopowe to ci wypłacają, jak wracasz na dłużej albo bierzesz sobie urlop płatny, no. A jest jeszcze wakacyjny, nie? To ci dwa razy w roku wypłacają, no albo właśnie. Jak kończysz pracę. No u mnie raz w roku, w maju. A, też macie? Też, no. Raz w roku, w maju, za cały rok. Dobra, także dzisiaj odcinek gastronomiczny. Tak dobrze mówię. No, można tak powiedzieć. Gastronomiczny, no, z żarciem, nie? Fast foodowym jak zwykle. Także dopijamy piwo i widzimy się zaraz na kurczakach, nie? Tak, no trzeba zjeść coś, bo już... Zostańcie z nami. Kurczę. Dobra, piwko wypite, ale powiem wam, że tak z Mańkiem liczymy, to chyba najdroższe piwo w naszym życiu. Moje na pewno. Za dwa piwa zapłaciliśmy 18 euro. A co to za knajpa jest? To ja nie wiem, ale... Drogo, nie? Myślałem, że piątkę będzie, bo tak przeważnie za pół litrowe jest 5 euro. Co, bo to taka chyba jest ta winiaria. Tak, i za to chyba za miejsce płacimy. Nie wiem jak powiedzieć już. Ale dobra, dwa piwa 17,90, no drogo, mi się wydaje, że drogo. Drogo, no ale co, trudno. Mówi się, trudno, żyje się dalej. Tak, nasza wina. Byśmy za to mieli ile? 3-6 opaki, tak? No. No ale trudno. Nie ma co przeliczać. I co teraz zrobimy? Ważne, że piwko było dobre. Oj, sorry. Maniek już drugi raz potknął mnie, no. Chodźcie o mnie. Dobra, idziemy zjeść teraz. Zobaczcie, taki rower jest zajebisty. No. Uważaj auto, nie? Ale wiesz, ile tam ludzi było w środku? Tam w tej winiary? O kurde, tam było z 50 osób w środku. Serio? No. Ja się zdziwiłem, wchodzę, takie duże pomieszczenie w ogóle, wiesz. Duża sala i pełno ludzi, a jest godzina, no która? 16 jest, nie? To w miarę wcześnie. No. O, już zapachy mnie tu jakieś tak. Dobra, idziemy jeść. Tak.
Dobra, mamy taką double cruncha. Double cruncha, w środku wygląda... O kurczę. W środku wygląda tak, kurczak, sos, ser. I Maniek ma jakiegoś crispy. Crispy. Też wygląda apetycznie. Powiem ci, że no, wyglądają apetycznie, nie wiem jak smakują. Jeszcze dobra, ale... to testujemy, nie Maniek? Tak jest. Lecą głowy. No jest bardzo dobre. Pycha. Moja jest dobra. Taki kurczarzyk. Ile? 6 euro taka kanapka, nie? Moja tańsza była, moja 4 euro chyba jeszcze. Podobne są strasznie, nie? Bardzo podobne. Ale ogólnie bardzo dobry kurczak. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Jaki jest miękki i pyszny. Powiem, że burgery z kurczakiem ostatnio bardzo mi smakują. Jaki jest taki właśnie chrupki, nie? Nie, bardzo dobry. Szczerze, bardzo. I taki spory jest, nie? Nie jest jakaś taka mała kanapeczka. No, powiem wam, że zajebiście wygląda. Zajebiście smakuje też. No. Na pewno jest pożywna taka kanapka. Polecanko, nie? Twój trochę mniejszy, ale mój jest ta. Potężny. No, bo masz podwójnego kurczaka chyba, nie? Double, no. Jest spoko. Knajpa wygląda tak. Chicken się nazywa, tak? Chicken czy jak? Chicking. Chicking, it's my choice, no. Chicking, it's my choice, tak? To mój wybór. To mój wybór. Dobra. Jemy to i za chwilę widzimy się na zewnątrz. Podsumowanie. To co, zakupy udane. Ja sobie jeszcze co kupiłem kupiłeś? Szkiełko hartowane, bo mam trochę rozwalone. Ola kupiła sobie telefon, więc też zadowolona się cieszy tutaj za telefonu. Obkupieni wracamy. Obkupieni, pojedzeni, zadowoleni. Teraz nic, tylko odpoczywać, nie? No. A ty jak, Kamil? No nic, wracam już tak muli na sen, bo cały dzień z Wolę spędziliśmy. Byliśmy od samego rana praktycznie. Trochę polataliśmy po mieście, szukaliśmy tego telefonu. No i co? Rano jeszcze piwko wypiliśmy, tak jak widzieliście. Najdroższe piwo w naszym życiu. No to... Kurde, stary, to się zdziwiłem, nie? Wiesz, bo to tak nie było typu... Wyszło po ile? Niecałe 9 euro? Po 9, no po 9 euro. Niecałe 9 euro za piwo, no to drogo, nie? Najdroższe piwo w moim życiu, naprawdę. Nie, no płaciłem w Brukseli 10 euro. No ale Bruksela, zwolę? Ale też za duże czy za małe? Za pół litrowe, no. Nie, no drogo, ale no to nie jest, trudno się mówi, nie? Ważne, że było dobre. Trudno żyje się dalej. Czekaj, na tym rondzie w lewo czy dalej? Prosto. Prosto, na następnym w lewo. Tak. No i nic, dojeżdżamy, odwozimy tutaj ekipę. Ja wracam do domu i też się chilluję. Ochara też gdzieś był, coś nagrywał. A właśnie, tutaj pozdrowionka dla mojej ekipy z Lola, bo oglądają. Oglądają chłopaki? A, no aż się zdziwiłem. Pozdrawiamy, no. Jak ktoś z naszych widzów tak. Jeszcze gra w Lola, to niech piszą. Pozdrawiamy nie, raczej, nie. Ekipę z Lola. Jako się nazywa ta ekipa, czy? Nie, nie, dwóch wawrzyniaków pozdrawiam. Pozdrow ważniaki. No i fajnie. No i co? Tyle, nie? Dzień dobiega końca, taka sobota. Teraz do domu jakiś film, Netflix i wypoczynek. Dokładnie. Także trzymajcie się. I miłego weekendu, nie? Widzimy się w pracy. No tak, my na pewno. I wszyscy.